Cześć, z tej strony Patryk Scelina i witam Was bardzo serdecznie w kanale Paprika FX. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się animacją. Aby do tego przystąpić, musimy otworzyć nową kompozycję. Nazywamy ją... Wybieramy sobie preset, może w tym wypadku HDTV 720x25, co oznacza, że będziemy mieli 1280x720 pikseli, 25 klatek na sekundę i może ustawmy sobie, by cała nasza kompozycja miała 5 sekund. Klikam OK. I w tym momencie w naszej pustej kompozycji musimy stworzyć jakiś obiekt, który będziemy mogli animować. Zacznijmy może od tekstu, więc wybiorę sobie narzędzie tekstowe z górnego paska narzędzi. Wpiszę jakiś tekst i następnie wracam na strzałkę po to, by móc ten tekst teraz zaznaczyć i przesunąć. Więc ustawiam sobie to mniej więcej na środku. I tak, dotychczas nie rozmawialiśmy o tym, co kryje się pod konkretnymi warstwami. Jeżeli klikniemy tu na tę strzałkę, to widzimy, że pojawiają nam się pod spodem nowe kategorie, rozwija nam się drzewko. Wejdźmy w Transform i w Transform mamy ukryte wszystkie parametry, które są związane z pozycją, skalą i rotacją warstw oraz jeszcze przezroczystością, opacity. I jeżeli w programie After Effects widzimy parametr, przy którym po lewej stronie znajduje się taki stoper, to znaczy, że ten parametr może być animowany. Teraz w jaki sposób można taki parametr animować? Animacja w programie After Effects wygląda bardzo podobnie do tego, co możemy spotkać w programach 3D na przykład. Jeżeli korzystaliście już, to może wiecie, jeżeli nie, to już tłumaczę. Bazuje animacja tutaj na klatkach kluczowych, czyli aby stworzyć taką nową klatkę kluczową, wybieramy sobie najpierw miejsce w czasie, w którym chcemy rozpocząć naszą animację. Przyjmijmy, że to będzie tutaj na samym początku. Wybieram parametr, czyli pozycja, w tym wypadku od tego może zaczniemy. I klikamy na ten stoper. Widzimy, że pojawił nam się klucz tutaj na pozycji w czasie 0,0. Co to oznacza? To oznacza, że w tym miejscu w czasie został w pewnym sensie jakby zapisany parametr pozycji. Czyli zawsze w tym miejscu w czasie pozycja będzie miała taki parametr, jaki tutaj ustaliliśmy. Jeżeli teraz przesuniemy się kursorem przykładowo może do drugiej sekundy i zmienimy ten parametr pozycji, załóżmy, przesuniemy sobie ten napis tak i tak. Jak widzicie, mamy tutaj dwa parametry. Pierwszy to jest pozycja X, drugi to jest pozycja Y. Może. O. I w tym momencie powiedzieliśmy programowi After Effects, że w tym miejscu w czasie, czyli w drugiej sekundzie, tutaj w tym kluczu chcemy, aby parametr pozycji miał właśnie taką wartość. Co oznacza, że w tym miejscu będzie on w tym miejscu, a na początku będzie w tym. I teraz program After Effects załatwia za nas całą robotę przejścia pomiędzy tą pozycją a tą pozycją, czyli tu pomiędzy dokonuje się tak zwana interpolacja wartości. Jak spojrzymy tutaj na wartość pozycji, to widzimy, że one się, te wartości same się zmieniają. Więc After Effects pozwala nam to, ten obiekt przesunąć automatycznie, bazując tylko i wyłącznie na tych dwóch klatkach kluczowych. Oczywiście, jeżeli stworzymy klatek kluczowych więcej, możemy stworzyć bardziej skomplikowany ruch. Natomiast zobaczmy jeszcze, co możemy zrobić z innymi parametrami. Możemy na przykład zanimować parametr skali, więc klikamy na skalę, dodajemy w ten sposób pierwszą klatkę kluczową, przesuwamy się w czasie, powiedzmy, do drugiej pozycji, a następnie zwiększamy skalę, i widzimy, że tu automatycznie pojawiła się nowa klatka kluczowa. I teraz to nas informuje o tym, że możemy zaobserwować taki ruch. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak to wygląda w czasie rzeczywistym, musimy sobie oczywiście wyrenderować podgląd. I o ile pamiętacie, podgląd tutaj jest zawsze ładowany do pamięci RAM. Więc jeżeli chcemy zobaczyć ten podgląd, musimy powiedzieć programowi After Effects, żeby taki podgląd nam wyrenderował. Robimy to klawiszem 0 na klawiaturze numerycznej. Wciskamy 0. I w tym momencie widzimy, jeżeli załadował nam się cały podgląd, to będzie się to widoczne po tym zielonym pasku. Jeżeli w tym zielonym pasku będą jakieś przerwy, to oznacza to, że program Wam nie załadował całkowicie podglądu i są w nim jakieś luki.
No dobrze, tak wygląda, powiedzmy, najprostsza możliwa animacja parametrów transformacji, ale zobaczmy, jak to wygląda w przypadku innych parametrów, może w konkretnych efektach. Więc usunę teraz ten napis i dodam nowy solid. Prawym przyciskiem klikając na puste pole timeline'u otwieramy menu, które pozwala nam stworzyć również nową warstwę, więc wybieramy sobie nowy solid. Nazwę sobie to może efekt. Dopasuję do wielkości kompozycji, chociaż to i tak się dzieje przeważnie już automatycznie, ale na wszelki wypadek. I na tym nowym solidzie dodamy efekt. Efekty. Noise. Fractal Noise. Fractal Noise pokazywałem Wam już ostatnim razem, natomiast wspominałem też o tym, że możemy animować tutaj parametr ewolucji, który będzie nam w pewnym sensie pomagał udać na przykład powierzchnię wody bądź jakikolwiek inny, na przykład dym. W ten sposób możemy symulować. I jak widzicie, przy większości parametrów tutaj też pojawiają się takie stopery, co oznacza, że każdy z tych parametrów również może być animowany. No więc spróbujmy. Postawię klatkę kluczową tutaj na Evolution w czasie 0. Przesunę się może do samego końca kompozycji i wpiszę sobie tutaj 1, co będzie oznaczało, że ten parametr zostanie obrócony o 360 stopni i z powrotem ustawi się w tym samym miejscu. Teraz przesuńmy się kursorem na timeline i widzimy, że nasz szum fraktalny się rusza. Możemy też wyrenderować podgląd wciskając 0 na klawiaturze numerycznej. No, widzimy, że ten ruch jest dosyć wolny, ale jak najbardziej zauważalny. Więc w ten sposób wygląda animacja w programie After Effects, niezależnie od tego, czy animujemy pozycję, skalę, czy jakikolwiek parametr znajdujący się już w konkretnych efektach w programie After Effects. Natomiast jak wygląda animacja w przestrzeni trójwymiarowej? Usunę może teraz te wszystkie warstwy i dodam z powrotem jakieś narzędzie tekstowe. Jeżeli mamy przykładowo taki tekst, możemy sprawić, by był on animowany, ale nie tylko w osiach X, Y, ale również w osi Z. I możemy sprawić, że będzie on się również obracał w tych trzech osiach. Natomiast, aby tego dokonać, musimy przejść do troszeczkę innego widoku timeline'u, którego dotychczas jeszcze nie sprawdzaliśmy. Tutaj na dole zobaczycie taki przycisk. Jeżeli wciśniemy ten przycisk, przełączamy się tutaj do zupełnie innego widoku timeline'u. Możemy to też zrobić za pomocą klawisza F4, więc ja najczęściej staram się używać po prostu tego przycisku F4. I tutaj przy każdej warstwie, którą będziemy mieli w programie After Effects, na samym końcu mamy taką ikonkę kostki. Jak najedziemy na tę ikonkę, to widzimy podpis 3D Layer. Jeżeli włączymy ten 3D Layer przy tej naszej warstwie, widzimy, że zmienił się trochę wygląd naszej warstwy, ale co ważniejsze, jeżeli wejdziemy tutaj z powrotem do kategorii transformacje, to zobaczymy, że przy pozycji, gdzie wcześniej mieliśmy tylko dwie wartości, teraz mamy trzy, bo mamy również oś Z. Mamy X, Y i Z. To samo wygląda, to samo znajduje się przy rotacji. Mamy rotację X, mamy rotację Y i mamy rotację Z. Co oznacza, że teraz każdy z tych parametrów możemy animować. I najprostszy przykład animacji. Zrobimy sobie spadający napis. Stawiam kursor na drugiej sekundzie, wciskam stoper przy pozycji, więc ustalam, że w drugiej sekundzie ten tekst ma być w tym dokładnie miejscu. Natomiast wcześniej w osi Z sprawimy, że ten tekst będzie znajdował się całkowicie za nami. Jak już wspominałem, kiedy wciśniemy Shift i będziemy przesuwać parametr, będziemy dokonywać tej zmiany znacznie szybciej. Więc w tym momencie sprawiliśmy, że napis wyleciał w pewnym sensie jakby za nas. Nie widzimy go zupełnie. I teraz jeżeli wyrenderujemy ten napis wciskając 0 na klawiaturze numerycznej, zobaczymy, że ten napis spada. No, to upadanie jest może trochę za wolne, więc zawsze możemy przyspieszyć taką animację po prostu przesuwając jedną z klatek kluczowych wcześniej, wtedy będzie się ta animacja odbywała w ciągu jednej sekundy, a nie dwóch.
Jeżeli chcemy wyrenderować tylko fragment, co zresztą bardzo często się przydaje, kiedy mamy długą kompozycję, możemy ograniczyć długość tego wyrenderowanego podglądu, zmniejszając zakres za pomocą tej klamerki. Do tego jest też bardzo sprytny skrót klawiszowy. Jeżeli postawimy kursor w miejscu, w którym ta klamerka ma się zaczynać, wciskamy B, wtedy klamerka przyciąga się z lewej strony do kursora, a z prawej strony, jeżeli chcemy klamerkę przesunąć, no to wciskamy N na klawiaturze i wtedy ona z prawej strony nam się przyciąga, więc bardzo szybko, prosto możemy ograniczyć ten podgląd do tego miejsca. Wciskamy 0 i jak widzimy, nasz napis teraz jest odgrywany tylko i wyłącznie w tym regionie. Co jest jeszcze przydatne w przypadku animacji 3D? Jeżeli nasz obiekt ruszałby się bardzo szybko, a możemy spróbować zrobić szybszą animację, po prostu skracając ją, możemy dodać do takiej animacji motion blur, czyli rozmycie spowodowane szybkim ruchem. Jak to zrobić? Tutaj mamy kolejną ikonkę, która jest podpisana motion blur. Jeżeli aktywujemy w ten sposób motion blur i jeszcze włączymy motion blur w samej kompozycji, klikając w tę ikonkę, teraz wyrenderujemy i widzimy, że pojawia nam się rozmycie wtedy, kiedy obiekt rusza się najszybciej. Dzięki wielkie za uwagę. Na dzisiaj to już wszystko. W następnym odcinku Paprika FX zajmiemy się przestrzenią 3D. W międzyczasie zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia.